Powracamy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Przypominam, że zgodnie z artykułem 159 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 457 posłów, za 223, przeciw 234, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi. Thank you.